Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Od Morza Północnego przez środkową Europę aż po Morze Czarne zaznaczy się pole wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany wyż. Do naszego kraju napływa chłodna masa powietrza z północy kontynentu. Dziś w Europie przewaga chmur. Najwięcej pogodnego nieba na północnym wschodzie, a także w centrum. Zachmurzenie duże i całkowite na południu kontynentu. A opady deszczu w Rzymie. Najchłodniej w Moskwie, 10 stopni, do 23 stopni w stolicy Włoch. I zobaczmy na mapę Polski. W naszym kraju jak na wiosenną aurę dość chłodno. Bezchmurne niebo jedynie w Małopolsce, a także na zachodzie kraju. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie małe, a z biegiem dnia liczne przejaśnienia. Termometry wskażą od 10 stopni w Gdańsku do 16 w Szczecinie. Powieje słaby wiatr zmiennych kierunków. Wahania ciśnienia na barometrach w południe 1026 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.